te wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostaniesz połączony z moim studiem, a zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej informacji na 388 telestronie czwórki. No i czekam na pierwszą osobę, która skojarzyła, co jest białe, co jest po prostu białe. To jest, od razu powiem tak, zagadka na skojarzenie. No chyba też się Wam tak wydaje. To nie jest zagadka, która wymaga jakiejś szczególnej wiedzy. Po prostu myślimy biały kolor, bo tam nam się odpala właśnie coś takiego. No i mówimy, co jest białe, co jest białe, co jest białe. Jeżeli ktoś wymyślił, jeżeli ktoś skojarzył, po prostu no pierwsze skojarzenie. No każdy jest w stanie pewnie skojarzyć coś innego. No ale może się okazać, że będzie to pomysł z koperty, bo tutaj jest prosty pomysł, prosta propozycja, zagadka rozgrzewkowa, więc w każdej chwili ona może zostać rozwiązana. Przypominam, co należy zrobić, żeby trafić do studia ze swoją propozycją, bo każdy pomysł wart jest sprawdzenia. Gwiazdka 7303 z telefonów komórkowych, z telefonów stacjonarnych 704-304-303. No i mówię, że każdy pomysł wart jest sprawdzenia. I uwaga, mamy pierwszą propozycję. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam białego pan znalazł, skojarzył? Dzień dobry. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Śnieg. O, śnieg, śnieg, no niestety śnieg jest wszędzie, ale powiem panu tak, reżyser mówi, że po pierwsze to byłoby zbyt banalne, a po drugie on ma już dosyć śniegu, ja też mam już dosyć śniegu, jak dzisiaj się obudziłam i zobaczyłam ten śnieg, to po prostu aż mnie poniosło, więc śnieg jest zawsze biały, no przynajmniej na samym początku, prawda? Ale słuchajcie, nie chodzi o śnieg i mam nadzieję, że tego śniegu już za kilka dni nie będziemy musieli oglądać. W każdym razie kolejny pomysł, dzień dobry. Dzień dobry. O, niestety ktoś może nie miał przygotowanego pomysłu po prostu. Słuchajcie, jeżeli trafiacie do studia, to już trafiajcie z przygotowanym pomysłem, więc najpierw myślimy coś białego, kojarzymy. Śnieg to jest jeden pomysł, jeden z najlepszych, no bo to jest rzeczywiście coś, co się wyjątkowo kojarzy z białym kolorem. Ale coś jeszcze, właśnie coś jeszcze, coś, co się też kojarzy z białym kolorem. Czy ktoś ma inny pomysł? Bardzo fajna zagadka na skojarzenia. Tutaj każdy może wziąć udział, każdy może sprawdzić swoją propozycję. Zagadka nie wymaga wielkiej wiedzy. Raczej po prostu trzeba szybko kojarzyć. No i tutaj pan skojarzył śnieg, ale to taki pomysł, no tak jak reżyser powiedział, no bardzo, bardzo byłby banalny. No i taki już denerwujący nas, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że za dwa dni, przecież pierwszy dzień wiosny, a ten śnieg cały czas za naszymi oknami jest. W takim razie o śniegu już zapominamy i w tym roku, mam nadzieję, i w przypadku tej zagadki kombinujemy, co jeszcze może być białe. Dzień dobry. Dzień Jaka dobry. Odpowiedź? Konwalia. Konwalia, pięknie, proszę pani. No już teraz wiosną tutaj zapachniało. Konwalia, piękny wiosenny kwiat i już oby jak najszybciej te konwalie się pojawiły na tych wszystkich klombach i w ogródkach działkowych. Kochani, nie konwalia, nie śnieg, ale zdecydowanie ten pomysł mnie się bardziej podoba. W każdym razie myślimy dalej. Pierwsze skojarzenie, coś białego. Myślimy o tym kolorze białym, no i z czym nam się kojarzy? Nie śnieg, nie konwalia, trzeci pomysł. To są bardzo dobre pomysły, oczywiście, muszę powiedzieć. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Ser. Ser? Ser może być też żółty. Może tak, proszę pana, ja zapiszę biały ser. Biały ser, no bo to jest oczywiście, że coś innego niż taki zwykły ten żółty ser z dziurami. Biały ser nie, ale dobra propozycja, dobry pomysł. Każdemu widzicie, ten biały kolor skojarzył się z czymś innym, ale może tobie skojarzył się jeszcze z czymś innym. Jeżeli tak, to zapraszam teraz do studia. Tutaj już trzy propozycje, to są propozycje właśnie od osób, które nas w tym momencie oglądają. Ja radzę wykorzystać ten moment, że program dopiero się rozpoczął. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, przebiśnieg. No, przebiśnieg też bardzo pięknie. Też bardzo pięknie. Przebiśnieg.
Był śnieg, teraz przebiśnieg. Piękna, piękna propozycja, podobnie jak zresztą ta konwalia. Więc nie przebiśnieg, ale te przebiśniegi też już niebawem się pojawią, ale w naszej kopercie nie. Jeszcze się nie pojawiły, jeszcze się przebiśniegi nie pojawiły. Może innym razem. Teraz zapraszam kogoś z innym skojarzeniem. Ktoś, kto skojarzył coś innego, co jest białe. Co jeszcze? Co jeszcze nam zostało? Biała rzecz oczywista. Gwiazdka 7303 z telefonów komórkowych, z telefonów stacjonarnych 704-300-4303. 100 zł. 100 zł czeka. A! Reżyser się mnie zapytał przed chwilą, czy jestem głodna, czy zjadłam jedną literkę. No rzeczywiście, zjadłam. Przewiniek wyszedł. To ja, słuchajcie, ja tutaj jakoś... Słuchajcie, nie, ja zrobię tak. Jeszcze raz zapiszę ten przewiśnieg, żeby każdy wiedział, co tutaj na tablicy jest. Przewiśnieg. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Halo, dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Halo, halo? Mleko. A, już chciałam odliczać. Mleko. No wreszcie się doczekałam. No tutaj chyba u pana jakieś papuszki podpowiadały, że, albo kanarki, że tutaj chodzi o mleko. Ale jeżeli no, ktoś ma na przykład taką papugę, która może podpowiadać, to oczywiście można skorzystać z jej podpowiedzi. W każdym razie mleko to jest bardzo dobra propozycja. I zobaczcie, to mleko pojawiło się dopiero na mojej tablicy teraz, po konwaliach, białym serze. Mleko, które oczywiste jest, że jest właśnie koloru białego. No kojarzy się z bielą. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Nie miał ktoś przygotowanej odpowiedzi, więc powiem tak, najgorsza z możliwych odpowiedzi. Jeżeli trafiacie do studia, to trafiajcie tutaj do studia z pomysłem. Więc najpierw kojarzymy, co białego jeszcze przychodzi nam do głowy i dopiero potem, jak mamy pomysł i zobaczymy, że nie ma tego pomysłu jeszcze na tablicy, to trafiamy do studia, żeby nie było tak, bo to już drugi telefon, a program dopiero się rozpoczął. No, głuchy telefon, krótko mówiąc. A w tym momencie możecie blokować komuś linię, komuś, kto ma już przygotowany pomysł i być może właśnie pomysł z koperty, więc ja bardzo wszystkich proszę, jeżeli oglądajcie program, no to bierzcie oczywiście aktywny udział, ale najpierw wymyślcie propozycję i dopiero potem trafiajcie do studia. No bo oczywiście każdy chce wygrać pieniądze. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Cukier. Dobry pomysł, zapisuję cukier. Dobry pomysł, zobaczcie, już kilka propozycji, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć propozycji już jest na tablicy, czyli... Każdemu tutaj skojarzyło się z czymś innym. Duża szansa, że jeżeli teraz ten biały kolor skojarzyłeś jeszcze z czymś innym, to będzie to pomysł wart 100 zł, pomysł wart z koperty. No bo już sporo tych propozycji jest. Mleko, śnieg, takie chyba najbardziej kojarzące nam się z bielą, ale coś jeszcze, o czymś jeszcze żeśmy zapomnieli. Jeżeli ktoś ma pomysł, to teraz zapraszam do studia, no bo jak widzicie, każdy ma inny pomysł. W każdej chwili ktoś może skojarzyć właśnie tę biel z hasłem z koperty, więc zapraszam teraz. Reżyser mówi, że niech będzie tak, że mamy krótki przestój, więc 200 zł proponuję teraz. Czyli 200 zł za hasło z koperty. Mam nadzieję, że w odpowiednim momencie te 200 zdecydował się reżyser dać, no że teraz już usłyszę odpowiedź z koperty. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, wiórki kokosowe. O, bardzo ciekawy pomysł, proszę pani. Jeszcze... Wiórki kokosowe. Czyli wiórki kokosowe, bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawy, ale jeszcze nie z koperty. Przypominam, że od niedawna gramy o 200 zł, to jest dwa razy więcej pieniędzy niż na początku programu, a czuję w kościach, że zbliżamy się już do końca zagadki, no bo co jeszcze białego? Co jeszcze białego nam zostało? Co skojarzyliście? Kto skojarzył może tak coś innego? I dzień dobry, jaka odpowiedź? Białe tango. Proszę pana, no zaskoczył mnie pan tą odpowiedzią, zapisuję oczywiście. Białe tango. Nie, proszę pana, u nas nie ma białego tanga. Chodzi nam o coś konkretnego, może tak powiem. Coś, co nawet do ręki można wziąć, tak bym powiedziała.
Nie chodzi tutaj o poezję, bo reżyser nie lubi poezji, mówi, że nie lubi poezji. No może po prostu osoba, która nas oglądała, lubi, skojarzyła. Bardzo dobrze, słuchajcie, każdy pomysł warto sprawdzić, ja powiem tak. Ale już wiecie, że nie jest to białe tango. Jeżeli ktoś myślał też o tym pomyśle, no to już teraz wie, że musi wymyślić, musi skojarzyć tę biel z czymś innym. Więc zapraszam do studia. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, talk. Jeszcze raz poproszę. Talk. Talk, tak? Dobrze usłyszałam, tak myślałam, ale muszę się upewnić. Dobry pomysł, proszę pani, ale jeszcze nie z koperty. A widać, że pani zadzwoniła z taką propozycją, bo reżyser też nie dosłyszał, ale mnie się tak wydawało, że to właśnie chodzi o talk. Dobry pomysł, słuchajcie, każdy pomysł wart jest sprawdzenia, więc zobaczcie, każdy tutaj skojarzył z czymś innym. Tutaj pan z białym tangiem, pani z talkiem i dzień dobry, jaka odpowiedź? Soda. Soda, ciekawy pomysł, zapisuję oczywiście na tablicy. Każdy, zobaczcie, ma inne skojarzenia, więc jeżeli masz coś innego, jeżeli wymyśliłeś, skojarzyłeś może tak, no bo to jest gra na skojarzenia. To jest zabawa na skojarzenia, więc jeżeli ktoś ma jeszcze inny pomysł, jeżeli ktoś skojarzył coś innego, to zapraszam teraz, bo idzie nam naprawdę bardzo dobrze. Nie mogę narzekać, telefony szybkie i w zasadzie nie ma tutaj złych odpowiedzi. Spójrzcie na tablicę, wszystko co podaliście, to są rzeczy, które zdecydowanie kojarzą się z białym kolorem, więc o to chodzi. Widzę, że rozumiecie, o co chodzi w zagadce i dzięki temu za chwilę będziemy tę zagadkę kończyć, ktoś będzie bogatszy o 200, a my przejdziemy do kolejnych zagadek, więc gwiazdka 7303 z telefonów komórkowych, a z telefonów stacjonarnych 704-304-303, jeżeli oczywiście macie jakiś nowy pomysł, jeżeli skojarzyliście już coś nowego z tą bielą, to teraz zapraszam do studia. W każdej chwili może być po zagadce, więc naprawdę nie warto tracić ani sekundy. Kojarzymy biały kolor i uwaga, dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, wata. Wata, dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł, ale jeszcze nie wata. Bardzo bym chciała, żeby już padła odpowiedź z koperty, no bo słuchajcie, skończyłam pierwszą kolumnę i nie chciałabym już rozpoczynać drugiej kolumny, więc mam nadzieję, że już teraz ten jeden konkretny pomysł będzie właśnie tym strzałem w dziesiątkę. Komu się skojarzyło coś innego z tą bielą, z białym kolorem? Biały kolor i... Bardzo fajna zagadka, słuchajcie, no bo dzięki temu też dowiaduję się, jakie macie skojarzenia, co wam się kojarzy z białym kolorem. Powiem tak, no ja, bo reżyser też mi powiedział o tej zagadce przed programem oczywiście, no i ja w troszeczkę innej kolejności wymieniałam. Ale no śnieg, zgodzimy się, że no, też przez ten dzisiejszy dzień, że zasypało znowu, skojarzył mi się z bielą, oczywiście, że tak. Ale tutaj ciekawe pomysły. Warto sprawdzić każdy pomysł. I co jeszcze przychodzi wam do głowy? Kojarzymy. Biały kolor. Biały kolor. I wiemy już, że nie śnieg, nie konwalia, nie biały ser, przebiśniek, mleko, cukier, wiórki kokosowe, białe tango, talk, soda, wata. Te propozycje już padły i to są propozycje wszystkie od was. To są propozycje od osób, które oglądają program i dzień dobry, jaka odpowiedź? Kartka. Kartka? No pewnie, że tak, biała jest kartka. Ale jeszcze. Ktoś myślał o czymś innym niż kartka? Bardzo ciekawy pomysł. Teraz osoby pewnie, które włączają program, no i widzą coś białego. No i ciekawe, czy skojarzyły z czymś innym. Bo pewnie jak włączamy program, no to najpierw widzimy polecenie, chodzi o coś białego i uwaga, dzień dobry. Puch. Co, puch, tak? Pani powiedziała puch. Ja zrozumiałam, ucha. Nie. Myślałam właśnie, że pani westchnęła, że ale ciężko, ale nie jest ciężko, prawda? Idzie nam bardzo dobrze, ja bym powiedziała, że nie jest źle, nie jest ciężko, może być jeszcze lepiej, bo za chwilę pewnie usłyszę odpowiedź z koperty, ale bardzo dobrze nam idzie, więc każdy jakieś skojarzenia ma. No i jeżeli ktoś włącza teraz program, czyta polecenie coś białego, no to najpierw może niech skojarzy, może nie będzie tutaj właśnie odpowiedzi, która już się pojawia. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Halo? Już mówię. Szybciutko, tak? Grzejnik.
Jeszcze raz poproszę. Grzejnik. Grzejnik? Nie, ja nie zapisuję grzejnika, jak to grzejnik. Grzejnik się kojarzy z białym kolorem? No nie, no już zależy jak go pomalujemy, a jeżeli to ten grzejnik, to mi się z czerwienią kojarzy, no bo rozgrzewa do czerwoności, prawda? Nie, 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 nie. Pierwsza taka wpadeczka. I ja mam do pana taką prośbę. Niech pan spojrzy na te propozycje, które już pojawiły się na tablicy, bo myślę, że pan się ze mną zgodzi, że te propozycje to są lepsze pomysły niż grzejnik. Nie wiem, mnie się nie skojarzył kompletnie z białym kolorem. Tutaj te rzeczy, które mam na tablicy, absolutnie kojarzą się z białym kolorem, a grzejnik może być biały, no ale to każda rzecz może być biała, ale może też być w innym kolorze, jak się ją pomaluje. No na przykład jak mamy tutaj stolik, pomalujemy go na biało, to też będzie biały, prawda? Więc proszę pana, nie, 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 nie w tę stronę. Niech pan pomyśli o czymś, zapraszam do zabawy, ale proszę pomyśleć o czymś, co od razu kojarzy się z białym kolorem. Myślimy o białym kolorze? Śnieg. Śnieg rzeczywiście jest biały. Konwalia podobnie. Wszystkie te pomysły, które są na mojej tablicy, kojarzą się z białym kolorem. Więc jeżeli ktoś skojarzył coś jeszcze innego, to teraz zapraszam do studia. Bardzo duża szansa na wygranie pieniędzy. Bardzo dużo propozycji już jest na tablicy, więc kto skojarzył coś innego? Kto ma inny pomysł? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, przejście dla pieszych. A, wie pani co, świetny pomysł, ja może zapiszę to jako zebra. Dobry pomysł. Bardzo ciekawe skojarzenie i powiem, że jestem pod wrażeniem. Reżyser zresztą też mówi, że nigdy by o tym nie pomyślał. To jest bardzo fajne w tego typu zagadkach, że każdemu ta biel kojarzy się z czymś innym. To jest właśnie taka gra, że każdy wymyśli coś innego. Ja bym też nie pomyślała o tym przejściu dla pieszych, ale rzeczywiście, no kojarzy się z białym kolorem, jakby na to nie patrzeć. I ciekawe, czy pani włączyła dopiero telewizor i pierwsze, co przyszło pani do głowy, to właśnie ta zebra? Czy być może już od początku programu bierze udział w tej zagadce i dopiero tę zebrę wymyśliła? No tak czy siak, bardzo ciekawy pomysł, ale właśnie najbardziej ciekawią mnie te pierwsze skojarzenia. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, kalafior. Bardzo dobry pomysł, rzeczywiście, kalafiora zapisuję. Kto następny? Kombinujemy, słuchajcie, ale szybko musimy kojarzyć. Ja tak czuję, że za chwilę będzie po zagadce, więc musimy szybko myśleć. Jeżeli skojarzymy coś, sprawdzamy, czy nie było jeszcze tego czegoś na tablicy i wtedy trafiamy do studia. Gwiazdka 7303. Ktoś wybrał, dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Światło cofania. Światło cofania, tak? Jest białe? Tak, tak, tak. Reżyser mówi, że jest białe. No. Światło, może ja zapiszę, nie wiem, czy w jednej tej, czy pod tym, co cofania. Nie wpadłabym na to i tym bardziej jestem zaskoczona i pełna podziwu, że pani wpadła na ten pomysł. Ja nawet się tak nie zastanawiałam, jakiego koloru jest światło cofania, ale reżyser mi mówi, Paulina, no oczywiście, że tak, że jest właśnie koloru białego. No i muszę przyznać, że na takie właśnie rzeczy nie zwracam uwagi, ale myślę, że to nie było chyba pierwsze skojarzenie, że to światło cofania, no chociaż może, no skoro jedna pani skojarzyła z przejściem dla pieszych, to może pani się tutaj zasugerowała i dlatego to światło cofania. Ale bardzo ciekawy pomysł. Każdy pomysł, przypominam, wart sprawdzenia, bo gramy o 200 zł, gwiazdka 7303 albo 704-304-303. Czekam na kolejną osobę w sprawie tej zagadki. Mam nadzieję, że już kończymy zagadkę, że już jesteśmy na finiszu. Coś białego, co skojarzyliście? Pomyślcie jeszcze raz. Biały kolor i... Uważam, że teraz w najlepszej sytuacji są osoby, które włączają telewizor. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry. Niebo jest białe. Chmury. Chmury są białe. Właśnie tak przez moment się powiem panu. Też no chmury mogą być też ciemne. To się jakoś... Ale to chyba... kumulusy, prawda? To one są chyba białe, prawda?
a te już chmury takie burzowe to są bardziej ciemnego koloru, ale oczywiście te chmurki zapiszę. Przez moment mnie pan wystraszył, mówi pan, że niebo jest białe. No to tak powiem, że chciałam wyjść ze studia, spojrzeć przez okno, czy może rzeczywiście coś się dzieje, że to niebo jest białe. No ale oczywiście pan się poprawił, chmury zapisałam. Dobry pomysł, ale to jeszcze nie ten, więc czekam na kolejny. Wiemy już, że nie są to chmury. Kto ma inny pomysł? Kto ma inną propozycję? Każda warta jest sprawdzenia. Gwiazdka 7303 albo 704-300-4303. Szybciutko, słuchajcie, kończmy tę zagadkę, bo jeszcze bardzo dużo zagadek przed nami. Naprawdę bardzo, bardzo dużo dla każdego, coś miłego. I wiem, że są osoby, które czekają na kolejne zagadki, więc szybciutko sobie radźmy już z tą zagadką, kojarzmy coś innego jeszcze, coś białego. Kto ma jakiś inny pomysł? Bardzo ciekawe propozycje na tablicy. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Mąka. Mąka, bardzo dobry pomysł, proszę pana. A nie było mąki, nie było mąki. Taki pomysł, zobaczcie, a jeszcze mąki nie było. W takim razie, co jeszcze? Co jeszcze? No, musicie jeszcze pokojarzyć. Ja uważam, że właśnie w najlepszej sytuacji są osoby, które włączają telewizor, bo mają świeże spojrzenie, patrzą coś białego i być może wymyślają właśnie inną propozycję, tylko ja bardzo proszę, sprawdźcie, co już się na tablicy pojawiło, żeby nie było tak, że nowa osoba dołączy do naszej zabawy i zobaczy coś białego, pomyśli na przykład o, nie wiem, mleko albo śnieg, no to nie będę mogła nawet zapisać tego na tablicy, bo już te propozycje się pojawiły. Więc jeżeli ktoś dołącza teraz do zabawy, to bardzo się cieszę, ale proszę sprawdzić, które propozycje już się pojawiły. No i jak najszybciej oczywiście wybierać numer, no bo mamy naprawdę dużo zagadek przygotowanych, więc proszę się spieszyć. Skończmy tę zagadkę, rozgrzewkową zagadkę dla każdego, bo potem już od razu powiem wam, że będą zagadki nie dla każdego. Różne, ale nie takie, że każdy może wziąć udział. Tutaj wystarczy po prostu skojarzyć. Skojarzyć coś z białym kolorem. A myślę, że każdy coś tam skojarzył. No jeżeli skojarzyłeś akurat coś, co już było na tablicy, no to drugie skojarzenie. Co jeszcze może być białego? No coś jeszcze nam zostało, słuchajcie. Coś jeszcze jest, coś białego. Biały kolor i o czym myślimy? Spójrzcie, co już było. Ale czegoś jeszcze brakuje. Tylko teraz kto pierwszy skojarzy? Może ktoś już skojarzył i teraz wybiera gwiazdka 7303 albo 704-300-4303. Jeżeli skojarzyłeś coś nowego, coś czego jeszcze nie ma na tablicy, to zapraszam cię naprawdę bardzo gorąco, bo za chwilę już będzie po zagadce, więc tutaj każda sekunda, powiem tak, się liczy. Jak widzicie, bardzo dużo telefonów. No i za chwilę pewnie, nie wiem kiedy oczywiście, ale coś czuję, że za chwilę wypowie ktoś to hasło z koperty. Zresztą co dzwoni telefon, to po prostu ze zniecierpliwieniem czekam, czy ktoś już tutaj to hasło wypowie. A tutaj propozycje, które już się dzisiaj pojawiły, więc przyjrzyjcie się im uważnie. Jeżeli coś wymyśliliście, to sprawdźcie, czy ta propozycja już się dzisiaj w programie nie pojawiła. Bardzo ciekawe propozycje. Ta zebra, którą widzicie, to przejście dla pieszych. Muszę przyznać, że najbardziej zaskoczyły mnie propozycje właśnie białe tango i to światło cofania. Ale każdy, widzicie, kojarzy inaczej. Każdy coś innego z tym kolorem białym skojarzył, więc jeżeli masz inny pomysł, to teraz zapraszam cię do studia. Coś jeszcze innego, coś nowego, coś białego. Kto skojarzył? No trzeba tutaj kojarzyć. Ktoś coś nowego ma? Może zróbcie tak, jeżeli teraz włączacie na przykład program, to zapiszcie sobie kilka tych białych propozycji, które przyszły wam do głowy, no to jest bardzo duża szansa, że któraś się nie pojawiła jeszcze, więc może tak zróbcie. Bo nieraz jest tak, że jak już spojrzymy na te odpowiedzi, no to zaczynamy się jakoś sugerować tymi odpowiedziami. Więc coś białego? Zapiszcie sobie jakieś białe rzeczy na kartce, które wam się właśnie z tym białym kolorem kojarzą i wtedy zobaczcie, co się jeszcze nie pojawiło. No tak jak w jakichś, nie wiem, testach psychologicznych często przecież takie zadania właśnie są do wykonania nam przydzielane. Coś białego, bardzo ciekawa zagadka. 200 zł do wygrania. Jaka odpowiedź jeszcze nie padła? Co nie zostało jeszcze wypowiedziane? Coś białego. Czekam.
że lekki mamy zastój, ale pewnie tutaj walczycie o nowe skojarzenia, no bo tutaj właśnie to skojarzenie jest najważniejsze. Nie, no tutaj żadną wiedzą się wykazywać nie trzeba, po prostu trzeba skojarzyć biały kolor i skojarzenie, które jako kolejne przychodzi nam do głowy. Mówię jako kolejne dla osób, które już biorą udział w zabawie, już są w tym kręgu tych aktywnych graczy, więc coś nowego jeszcze. A jeżeli ktoś teraz dołącza do programu, no to ma o tyle łatwiejsze zadanie, że pierwsze skojarzenie, tylko że spójrzcie potem, czy to nie pojawiło się już na tablicy. I uwaga, dzień dobry. Dzień dobry, Zawilec. Zawilec? Zawilec. No to... Pan zakombinował. Może powiem tak, nie idźmy w kwiaty. Mimo, że piękne propozycje się pojawiły. Ale ja nawet powiem więcej. Wejdźmy do kuchni i zobaczmy, jakie są produkty spożywcze. Ja może, słuchajcie, tutaj nawet napiszę. I myślimy teraz o kuchni. I co jeszcze może być? Parę rzeczy już było, prawda? Może, słuchajcie, ja podkreślę, co było. Mleko, cukier, wiórki kokosowe. A, jeszcze był ten biały ser. Co tu jeszcze? Soda, tak, soda może być oczywiście, że tak. Mąka była oczywiście. Kalafior jeszcze był. No dobra, co jeszcze? Co jeszcze w kuchni? Produkt spożywczy biały. To jako pierwszy coś tam nowego ma. Reżyser mówi 300 zł. Dla kogoś, kto szybciutko skojarzy, czego nam brakuje jeszcze na tej tablicy? Coś białego, kuchnia, produkt spożywczy. I parę rzeczy już było, no to co nam zostało? Decydujący moment tej zagadki. Być może zagadka zostanie już rozwiązana właśnie z tym telefonem. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, sól. Bardzo dobry pomysł, proszę pani. To jeszcze nie jest sól, ale rzeczywiście, zobaczcie, soli jeszcze nie było. Świetny pomysł i jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Co jeszcze, co nam zostało? Uwaga. No i jesteśmy już w kuchni. Z kuchni nie wychodzimy, więc... Może zróbcie tak, że jeżeli jesteście teraz, nie wiem, gdzie macie telewizor, ale jeżeli telewizora nie macie w kuchni, to na chwilę do tej kuchni się wybierzcie. Z telefonem komórkowym oczywiście, no bo w każdej chwili zagadka może zostać rozwiązana, więc żeby nie było tak, że potem będą do mnie pretensje, że was wygoniłam do tej kuchni, a ktoś zgarnął 300 zł. Więc komórki i gwiazdka 7303 i biegniemy do kuchni zobaczyć, co tam jeszcze białego jest. Jeżeli nie sól, to może to będzie... Co? Jakie masz skojarzenie? Ale szybkie skojarzenie. 300 zł do wygrania. Coś białego. Coś białego, kuchnia, produkt spożywczy. I uwaga, dzień dobry. Bita śmietana. Bardzo dobry pomysł, proszę pana, ale jeszcze nie z koperty. Bardzo dobre skojarzenie, ale jeszcze nie. W takim razie kto skojarzył coś innego? Może kto już wyszedł z tej kuchni? No właśnie, no, z tym czymś białym? Albo biegniemy do kuchni, albo po prostu kojarzymy. Produkt spożywczy, kuchnia, biały kolor. Kto pierwszy skojarzy? Kto skojarzył coś innego? Tutaj pani skojarzyła, że sól, pan, że bita śmietana, ale mi chodzi o coś innego. Hmm?
Dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, kefir. Dobry pomysł, proszę pana. Jeszcze co prawda nie z koperty. Oczywiście, kefir ewidentnie jest biały. Ale jeszcze nie. No widzę, że wybraliście się na tę wycieczkę, wycieczki po swoich kuchniach. No i tutaj pan z pomysłem kefir przyszedł do studia. Może ma pan jakiś inny pomysł? Może był kefir i coś jeszcze? To z tą drugą propozycją proszę tutaj do nas telefonować. Jak trafiacie, no to oczywiście jeden pomysł musicie podać, ale uwaga, dzień dobry. Halo? Halo? No i właśnie. Jednak ktoś nie miał pomysłu. To po co wybierać numer, skoro się nie ma pomysłu? No, nie można blokować linii innym osobom, które mają pomysł. Ale też ten głuchy telefon spowodował, że pomyślałam, że jest już trudno o nowe pomysły. Co wy na to, żebym zaproponowała 50 zł za każdy nowy pomysł? Za coś nowego, produkt spożywczy z kuchni, zawsze biały, który jeszcze nie pojawił się na tablicy. 50 zł? Uwaga! Od teraz nie ma przegranych. Każdy, kto ma pomysł, wygrywa pieniądze. Najprzyjemniejszy moment zabawy. 50 zł albo 300 zł? Produkt spożywczy, kuchnia, coś białego. I uwaga, szybciutko, od tej chwili nie ma przegranych. Warto sprawdzić swój pomysł. Wygrasz pieniądze, to jest pewne. Albo 50 zł, albo 300 zł. Jeżeli masz dobry pomysł, nie jest już to takie łatwe. Nie przychodzą już te pomysły tak od razu nam do głowy, ale jeżeli wymyśliłeś jakiś inny produkt spożywczy, skojarzyłeś z tą kuchnią i z kolorem białym, dzień dobry, 50 zł czy 300. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Maślanka. Za 50 zł. Bardzo dobrze. Kto następny? Jak widzicie, warto teraz, naprawdę teraz warto trafiać do studia. Każdy wygrywa pieniądze. Pan podał pomysł maślanka, jeszcze nie był to pomysł z koperty, ale 50 zł pan wygrał. Już nagrodziłam, już pan po prostu musiał troszeczkę wysiłku włożyć w rozwiązanie tej zagadki, bo jak widzicie, bardzo dużo pomysłów na tablicy, a my szukamy teraz produktu spożywczego. Myślimy kuchnia i myślimy biały kolor. Tutaj te dwa skojarzenia. Kuchnia, biały kolor, produkt spożywczy i dla kogo kolejna nagroda? Kolejny pomysł będzie wart 300 zł czy 50 zł? Mam nadzieję, że 300 zł, ale jakby tak się nie stało, no to 50 zł zawsze czeka, więc nie ma przegranych. Tylko sprawdźcie, jakie propozycje już się pojawiło, żeby nie było powtórek. No bo za powtórkę nie będę mogła zapłacić pieniędzy. Jeżeli ktoś na przykład powie mąka, no to powiem mąka już była. Ale uwaga, dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, proszek do pieczenia. Dobry pomysł, proszę pani, za 50 zł. Proszek do pieczenia. Druga osoba, która już wygrała w sprawie tej zagadki. Naprawdę teraz warto trafiać do studia. Nie ma przegranych. Jeżeli ktoś ma nowy pomysł, to proszę go sprawdzić. 50 zł. To jest gwarantowane, to jest gwarantowana suma. Jak masz nowy pomysł, produkt spożywczy, kuchnia, coś białego, to zapraszam teraz do studia. Mam nadzieję, że po 300 zł, no ale muszę wtedy usłyszeć hasło z koperty. Bardzo duża szansa, że je usłyszę, ale jeżeli bym nie usłyszała tego hasła, to moja oferta 50 zł za nowy pomysł jest cały czas aktualna. Maślanka i proszek do pieczenia. Te produkty spożywcze już warte były 50 zł, więc czekam na kolejny pomysł. Uwaga! Kto następny? Kto tam z tej kuchni wrócił albo jeszcze w tej kuchni jest z telefonem komórkowym i teraz wybiera numer, gwiazdka 7303. A jeżeli telefon stacjonarny macie w tej kuchni, to 704-304-303. Zapraszam gorąco. Nie ma przegranych. Kto trafia do studia? No ktoś pewnie z nowym pomysłem, tylko teraz trzeba troszeczkę się wysilić, prawda? Żeby ten nowy pomysł przyszedł nam do głowy, żeby coś tam nowego skojarzyć. No dlatego właśnie 50 zł, słuchajcie, no bo już teraz, no jak płacimy pieniądze, no to trzeba się jakoś troszeczkę wysilić. Więc jeżeli ktoś ma nowy pomysł, no to zapraszam. Albo 300 zł, bardzo duża szansa, że to właśnie będzie teraz odpowiedź z koperty. Ale jeżeli nie będzie, to 50 zł. Czekam. Kto wymyślił coś nowego? Wiem, że nie jest już łatwo, ale się udało. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, lody waniliowe. Dobry pomysł, za 50 zł.
No, smacznie u pani jest w tej kuchni, powiem tylko tak. Ale nie chodzi też, bo żeby ktoś za chwilę mi nie powiedział, że lody śmietankowe, tak? No bo to jest inny troszeczkę smak niż lody waniliowe, to od razu może powiem, że jeżeli ktoś teraz pomyślał lody śmietankowe, to nie. To lody śmietankowe też nie są. Nie chodzi po prostu o żadne lody. Kto ma inny pomysł? Produkt spożywczy, kuchnia, coś białego. I powiem może wam tak, że jest to coś, czego używamy jako dodatki. Jaki dodatek biały? Co sobie wyobrażacie? Coś w kuchni? Coś białego? Dodatek. Coś, czego używamy jako dodatku? Kto pierwszy? Kto pierwszy skojarzy? Tylko spójrzcie, co już było. Żeby nie było żadnych powtórek. No a teraz duża szansa, że już 300 zł. Uwaga. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Jogurt naturalny. No rzeczywiście, ma pani rację. Za 50 zł. Ale jeszcze nie z koperty. Więc, no, jogurt. Czy jogurt się tak od razu kojarzy nam z dodatkiem? No przecież... Nie wiem, no mnie się przynajmniej jogurt kojarzy z czymś, co od razu można zjeść, bez niczego. Ja przypuszczam, że pani no tam no, kojarzył się jako tam z dodatkiem do różnych jakichś potraw, ale nie no, jogurt, nie, coś innego. No, jogurt oczywiście 50 zł pani wygrała, ale proszę kombinować dalej. Ktoś skojarzył coś białego, kuchnia, produkt spożywczy? Szybciutko musimy kończyć już tę zagadkę. Ale pamiętajcie, że każdy wygrywa pieniądze, albo 50 zł, albo 300 zł. Już raz, dwa, trzy, cztery osoby wygrały w sprawie tej zagadki. Więc jeżeli masz kolejny produkt spożywczy, który jeszcze nie pojawił się na tablicy, uwaga, dzień dobry. Majonez. No, no taki, no, białawy, no, białawy niech będzie. Majonez za 50 zł już. Ważne po prostu, że coś pan wymyślił, bo jakiś tam wysiłek trzeba teraz włożyć już w zagadkę. To już nie jest takie proste jak na początku. Tych propozycji już naprawdę jest bardzo dużo, więc teraz trzeba się wysilić. Ale warto jak widzicie, bo każdy nowy pomysł i tak jest nagradzany pieniędzmi. Więc jeżeli wymyśliłeś coś nowego, jakiś nowy produkt spożywczy, kojarzący się oczywiście z białym kolorem, no to zapraszam. 50 zł gwarantowane. Uwaga, dzień dobry. Dzień dobry, kwasek cytrynowy? Kwasek cytrynowy, patrzę, nie było, proszę pani, kwasku. I bardzo dobre, oczywiście, że może być jako dodatek. Kwasek cytrynowy. Ale ja powiem może tak, oczywiście to świetny dodatek, tylko że idziemy troszeczkę nie w tę stronę. Jak to? Może pomyślcie tak, nie wiem, robicie sami w domu ogórki kiszone? To co tam wrzucacie do środka? Może ogląda nas ktoś, kto właśnie robi takie ogórki sam w domu? Co tam wrzucacie? To pewnie teraz telefony się do różnych
Mam, babci, urywają, co tam do tych ogórków wrzucasz? No to już będzie ostatni telefon pewnie w sprawie tej zagadki. Jeżeli ktoś mnie słuchał, to wie, co tu jest. I dzień dobry, jaka odpowiedź? Chrzan. Za 50 zł, proszę pana. I reżyser mówi, że rzeczywiście, że można chrzan. Reżyser dokładnie wie, co, że sam robi te ogórki, kurczę, że to korzeń chrzanu się wrzuca. Ale jeszcze można wrzucić ząbek. Czego? Jeżeli nie chrzan, to... No, nie chrzan, też na C. Można wrzucić ząbek, dwa ząbki, czego? No po ogórkach kiszone, słuchajcie, odkładam już marker. Nieraz tam w słoiku, jak już, jeżeli nawet nie robicie tych ogórków sami, no to coś tam pływa, prawda? Zawsze w tym słoiku. Niech szan to. No szybciutko, słuchajcie, no już raz, dwa, jeden ostatni telefon w sprawie tej zagadki. Tutaj już nic innego się nie wydarzy, oprócz tego, że ktoś wygrywa teraz 300 zł. Uwaga! Chrzan? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, do ogórków przecież można chrzan dorzucić, ale jeszcze co? Też na C? Ząbek, dwa ząbki. Po prostu dla smaku. W każdej chwili mogę usłyszeć telefon, tylko po prostu ktoś musi podjąć decyzję. Powiedzieć, ja wiem, co to jest. To nie było trudne, nie będę się oglądał na innych, tylko teraz wybiera numer. Po prostu kto pierwszy. No, kopertę już zajmuję, bo tutaj się już nic innego nie może w sprawie tej zagadki wydarzyć. I kopertkę już otwieram i za chwilę wysłuchuję, co ktoś ma do powiedzenia, jak do mnie tutaj trafi. I halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, co to jest? No czosnek. No pewnie, że tak. 300 zł, proszę pana, się należy za walkę do samego końca. Brawo, brawo, brawo. I co? Do smacznego. Ale nie kończymy jeszcze programu, jeszcze mamy dużo zagadek, słuchajcie. Także smacznego to może dopiero za jakiś czas. A teraz kolejna zagadka, zobaczmy, co reżyser dla nas przygotował. No i co nie jest chyba za bardzo... trudna, tak mi się wydaje.
Szybciutko tłumaczę, o co chodzi. Trzeba z tych pomieszanych liter ułożyć nazwę polskiego miasta. Czyli już wiemy, że jest to miasto w Polsce. Nigdzie za granicę nie wyjeżdżamy, zostajemy w Polsce i przekładamy te litery tak, żeby wyszła nam nazwa tego miasta. Jeżeli ktoś ma pomysł, to ja mam 100 zł dla tej osoby. Tylko ta osoba musi po tym wymyśleniu tej nazwy, ułożeniu, może tak powiem, nazwy miasta, trafić tutaj do studia. A co należy zrobić? Zasady są takie same. Gwiazdka 7303 z telefonów komórkowych, z telefonów stacjonarnych 704-300-4303. No i myślę, że zagadka nie jest tak bardzo trudna, więc powinniśmy ją za chwilę albo już w tej chwili rozwiązać. No i spodziewam się, że teraz no pewnie układacie jakoś te litery, staracie się poprzekładać. Jakie to miasto? Równe? Zobaczmy, co to... Ja razem z wami układam, słuchajcie, bo ja przed programem skoncentrowałam się na tej pierwszej zagadce i tam kombinowałam z tą bielą, więc, ale bardzo jestem zadowolona z tej zagadki, naprawdę, bardzo dużo telefonów. Mam nadzieję, że zostajecie wszyscy przed telewizorami teraz, żeby brać udział w kolejnych zagadkach, bo tak jak mówiłam, dla każdego coś miłego. Nie są to już zagadki dla każdego, ale oczywiście każdy znajdzie taką zagadkę w programie, która no będzie po prostu jego takim konikiem, tak? No jeden jest lepszy w układaniu właśnie tutaj tych liter, inny w jakichś skojarzeniach, ktoś się bardziej spostrzegawczy. No teraz dla osób dobrych z geografii, które umieją jakoś takim refleksem się wykazać, żeby te litery poprzekładać. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Tarnów. Tak, bardzo dobrze, mówi reżyser. 100 zł się należy, proszę pana. No i szybko sobie pan poradził, ale biegniemy do kolejnej zagadki. Szybko, szybko sobie pan poradził. Uwaga teraz, kto to jest? Czyli co, też mamy pomieszane litery, ale na górze, zobaczcie, mamy imię, a na dole mamy nazwisko, więc musimy te litery tak poprzekładać, żeby wyszło nam imię i nazwisko kogoś bardzo znanego. Kto to może być? No, na razie to wygląda jak Torber Bikuca, no ale kogoś takiego ja nie znam przynajmniej. Więc podobno ta osoba, która nam powstanie z odpowiedniego ułożenia tych liter, jest podobno znana, mówi reżyser. No to już coś wiemy, nie wiemy co prawda z jakiej dziedziny, no ale może ktoś jest po prostu spostrzegawczy. No więc w poprzedniej zagadce trzeba było być dobrym z geografii. No tutaj po prostu trzeba mieć refleks taką i wiedzę też ogólną, bo nie wiemy z jakiej dziedziny, ale podobno osoba jest znana. No więc jeżeli ktoś już skojarzył, to teraz zapraszam do studia. Poruszamy się, litery mieszamy w obrębie imienia albo w obrębie nazwiska. Nie przekładamy na przykład z imienia do nazwiska, no to jest ta pocieszająca informacja. Więc kto pierwszy, ten lepszy. 100 zł. 100 zł, a my biegniemy do kolejnej zagadki, więc szybciutko. Gwiazdka 7303 albo 704-300-4303. A powiem wam, że ze zniecierpliwieniem czekam, jakie kolejne zagadki reżyser przygotował. Bardzo sprawnie dzisiaj rozwiązujecie zagadki. I uwaga! Dzień dobry! Dzień dobry. Jaka odpowiedź? Robert Kubica. Tak, reżyser mówi, że bardzo dobrze, bardzo szybko rozwiązana zagadka. No to super, mamy szybkie tempo i oby tak dalej do samego końca programu. Gratuluję pani serdecznie. Zapraszam do kolejnej zagadki. Spoko. Teraz widzę, że mamy wciąż pomieszane litery, ale chodzi tym razem o przysłowie. No i tutaj mamy już sporo tych wyrazów. A, ale reżyser mówi, że litery są pomieszane tylko w obrębie poszczególnych wyrazów. No to pocieszające to jest. I co mamy? Od widę łogwy, od niedejna. I co? To musi być jakieś przysłowie. Tylko teraz ciekawe, jakie to jest przysłowie. No, właśnie. Wyprzedził mnie reżyser, bo mówi, że da 150 zł, bo to trochę groźnie wygląda. Właśnie miałam reżysera o to samo poprosić. No, bo tak więcej jest tych wyrazów, więcej tych liter. Więc 150 zł dla osoby, która jako pierwsza z tych pomieszanych liter ułożyła, może już ułożyła przysłowie. Jeżeli tak, to zapraszam. Gwiazdka 7303 albo 704-300-4303. Jak widzicie, szybkie jest bardzo tempo, sprawne, bardzo dużo ludzi przed telewizorami i w sprawie pierwszej zagadki i w sprawie tych kolejnych, to już czwarta zagadka w dzisiejszym programie, a zwycięzców to ja już naprawdę nawet nie jestem w stanie zliczyć, bo przy pierwszej zagadce nagrodziłam mnóstwo osób, jeżeli chodzi o nagrody pocieszenia. W końcu pan sobie poradził z tą nagrodą główną, czyli ten czosnek wypowiedział. No i już dwie zagadki po tej tablicowej zostały bardzo szybko rozwiązane. No to zapraszam teraz do kolejnej. Oby to tempo było takie samo.
utrzymajmy je, utrzymajmy je, słuchajcie, to jak najwięcej tych zagadek rozwiążemy. No pewnie niecierpliwią się teraz osoby, które są na przykład dobre w innego typu zagadkach. Spokojnie, spokojnie, tylko musimy sobie poradzić z tą zagadką. Z pomieszanych liter ów w przysłowie. Od Zwidę Łogwy, od Niedejna, to jak jakaś przyśpiewka tutaj wygląda. Jakaś gwara. Prawda? Mnie się to kojarzy z jakąś taką góralską, jakąś gwarą. Ale nie wiem na razie jeszcze, jakie to jest przysłowie. Momencik. Trochę więcej wysiłku niż ta zagadka od nas wymaga. No ale też więcej jeszcze z pieniędzy, więc myślę, że narzekać nie macie na co. No ale też tak to jest, że jest trudniej, no poziom trudności się tutaj u nas podwyższa. 150 zł. Kto sobie już poradził? Czy ktoś jest już, powiem tak, no, gotowy do odpowiedzi? Może tak, teraz już można trafiać do studia. W każdej chwili. Tylko najpierw miej przygotowaną odpowiedź. Zapisz sobie na kartce to przysłowie, żeby nie zapomnieć. No, ja powiem tak, że ja bym zaczęła od tych najkrótszych wyrazów, bo wtedy może coś zaświta. Najpierw te dwuliterowe. Ja czekam. No wiem, że troszeczkę więcej czasu potrzeba. Doczekałam się. Dzień dobry, jaka odpowiedź? Dzień dobry, co dwie głowy, to nie jedna. Jak tam? Reżyserka mówi, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ciekawe, czy tam u pana dwie głowy, czy jedna głowa pracowała, czy tam pan z jakąś partnerką, czy tam kimś pracował. W każdym razie odpowiedź jest dobra. 150 zł. Kolejna zagadka. Nie doczekały się osoby, które są dobre w tego typu zagadkach. Zagadka na spostrzegawczość, 150 zł. I inna kategoria, już nie mamy do czynienia z literami, trzeba tutaj po prostu mieć dobre oko do szczegółów. Ale ja też powiem tak, że dobre to mało powiedziane, trzeba mieć bardzo dobre oko, bo tutaj szukamy aż trzech różnic, tak. A patrzycie na te obrazki, ja też na nie teraz patrzę, w momencie zaraz wejdę w ten ekran, bo wydają się te obrazki naprawdę identyczne. Aż trzy różnice są. Ja wam radzę też tak blisko podejść. Jeszcze bliżej możecie. No ja niestety bliżej już nie mogę podejść, bo bym wyszła z kadru, chociaż powiem wam szczerze, że... Reżyser mówi 300 zł, że daje. Że nie będzie tutaj oszczędzał, bo zagadka trudna, żeby widzowie nie uciekli sprzed telewizorów, bo parę osób było już, tak? To wiemy, bo wiele osób już dzisiaj nagrodziłam, więc wiemy, że jesteście przed telewizorami, więc żebyście nie uciekli, bo zagadka trudna, no to też mobilizacja finansowa, 300 zł. 300 zł dla osoby, która znajdzie trzy różnice. No i ja spokojnie też tych różnic
Teraz z wami szukam. Zobaczcie, te obrazki wyglądają dosłownie tak samo. One wyglądają identycznie. I najgorsze jest to, że one są takie niewielkie. No ta pani na tym obrazku jednym i drugim jest bardzo, bardzo mała. No to jest taki... dużo tych szczegółów takich jest. I też się przyglądam. I powiem wam, że nie jest to proste zadanie. Trzy różnice? Ja patrzę na jeden i drugi obrazek, analizuję tak fragment po fragmencie i ciężko jest. Reżyserka, czy nie przesadziliście z tą zagadką? Tutaj są aż trzy różnice. Nie wiem, słuchajcie, domyślam się, że no nie jesteście w też jakiejś komfortowej sytuacji teraz, no bo chcecie wygrać 300, bo to są duże pieniądze. No a ja nie wiem, no dla kogo ta zagadka jest. Trzeba mieć bardzo dobry wzrok, no i też trochę dla osób mniejszymi telewizorami słabo. Ta postać jest tak niewielka, że jak ktoś ma mały telewizor, no to ciężko jest zobaczyć te wszystkie szczegóły, a chodzi aż o trzy różnice. Ważna informacja. Zapłacę 300 zł, bardzo dużo pieniędzy, ale osobie, która poda mi komplet różnic, niestety no takie są zasady, chociaż uważam, że to jest naprawdę bardzo trudna zagadka. Reżyser mówi, o poczeka, jakie będą następne, więc no powiem wam, że ja strach się bać i aż sobie nie wyobrażam, jakie mogą być następne, skoro ta już jest bardzo trudna. No ale 300 zł daje, więc na razie sobie radzicie. Ktoś tak szybko sobie poradził. Dzień dobry, poproszę trzy różnice. Dzień dobry. Jest więcej czerwonego na kole, brak paska ciemnego na kołnierzyku i brak palca na białym. Ja tego nie widzę, ale reżyser mówi, że bardzo dobra odpowiedź. Rzeczywiście, ale zobaczcie, ten z tą czerwienią, no to po prostu to jakieś milimetry. Świetne oko, proszę pana, świetne oko, gratuluję. Reżyser w takim razie mówił, że będzie coś jeszcze trudniejszego, to zobaczmy. Zobaczmy. Nie uciekajcie sprzed telewizorów. Tutaj żadnego błędu, żadnej pomyłki nie ma. Już tłumaczę, o co chodzi. Mamy zdjęcie nosorożca. No i musimy znaleźć ludzką twarz. Ludzką twarz, ludzką twarz. Nie chodzi tutaj o ten pysk nosorożca. Ludzką twarz. Osoba, która wypatrzy tę ludzką twarz, to musi podać mi numer obrazka. Tego kwadratu, kwadraciku. 500. Słuszna decyzja. W takim razie przyglądamy się, gdzie tu reżyser mógł ukryć ludzką twarz. Czy ona w ogóle jest zauważalna? No nic, no... Pan sobie poradził z trzema różnicami i powiem naprawdę, że bardzo szybko pan trafił do studia. Oby było podobnie w przypadku tej zagadki. Zagadki coraz trudniejsze, ale jak widzicie, coraz więcej pieniędzy. Gdzie tutaj może być ukryta ludzka twarz? 20 jest tych kwadracików. No to strzelać bym nie radziła. Oczywiście można, no ale szansa wtedy niewielka. Radziłabym się przyjrzeć i wypatrzeć tę ludzką twarz. To jest przed telewizorem ktoś, kto ma dobre oko. Może ktoś jeszcze? Zapraszam. No to rozpoczynamy rywalizację w sprawie tej zagadki. Kto pierwszy wypatrzy ludzką twarz?
wiem. 20 kwadratów do przeanalizowania. Nie jest to takie proste. Kto jako pierwszy sobie poradzi z tą zagadką, dostanie 500. Ktoś, kto ma bardzo dobre oko. Reżyser mówi, że się chyba widzowie trochę przestraszyli tej zagadki. Dobra, proponuję teraz reżyser 1000 złotych, bo chcę, żeby ktoś wygrał teraz. Żeby teraz ktoś wygrał tak duże pieniądze. 1000 złotych za bardzo trudną zagadkę. Tylko kto uwierzy, że tutaj jest ludzka twarz? Znaczy pewnie uwierzy ktoś, kto ją znajdzie, no. Ale uwierzcie, że tutaj jest ludzka twarz. Po prostu uwierzcie reżyserowi, że on tutaj gdzieś tę ludzką twarz ukrył, bo warto. 1000 złotych za znalezienie tej twarzy, więc no najpierw musicie uwierzyć, że ona jest, a potem szukać. Kwadrat po kwadracie, gdzie ta ludzka twarz jest. Nie wiem, jak on mógł ją wpreparować, ale mówi, że wpreparował, więc szukamy. Kto pierwszy znajdzie? Dwadzieścia kwadratów i w jednym z nich podobno jest wmontowana, może tak powiem, ludzka twarz, jakoś bardzo sprytnie ukryta. Na tym polegają te zagadki. Tutaj reżyser ma pełne pole do popisu. No, ale też płaci bardzo dużo pieniędzy. 1000 złotych. Bardzo, bardzo duże pieniądze. Więc warto poszukać. Jeżeli ktoś już wie, może ktoś wie już, to wybiera numer gwiazdka 7303 albo 704-300-403. Reżyser mówi Paulina, na tym etapie to ja nie sądzę, żeby ktoś znalazł ludzką twarz już. Ale dobrze, że przypomniałam numery, no bo jak ktoś znajdzie, to będzie już wiedział od razu, co zrobić, żeby trafić do studia, bo nie warto tracić ani sekundy. Jak znajdziesz kwadrat z tą ludzką twarzą, to od razu chwytaj za telefon. Od razu. Jak widzicie, bardzo dużo zagadek już rozwiązaliśmy. Bardzo dużo, jeszcze więcej osób nagrodziłam. To jest 6. zagadka w dzisiejszym programie, a nagrodziłam chyba kilkanaście, no ile nie kilkadziesiąt osób. Nie wiem już, ile było w sprawie tej pierwszej zagadki, tych nagród pocieszenia rozdanych, ale naprawdę bardzo dużo osób już jest bogatszych o różne kwoty. Teraz o 1000 złotych ktoś może być bogatszy. 1000 złotych czeka, no tylko że najpierw trzeba tę ludzką twarz znaleźć. Kwadrat po kwadracie, podejdźcie bliżej do telewizora i spokojnie. No jak ktoś cię wyprzedzi, trudno, będą kolejne zagadki. Ale tutaj nie ma co się denerwować. Dla każdego po prostu coś miłego. Wiem, że przed telewizorem jest co najmniej jedna spostrzegawcza osoba. Proszę pana, ja jestem pełna podziwu, jak pan szybko zauważył te trzy różnice. Jeśli chodzi o poprzednią zagadkę, może już wypatrzył pan tę ludzką twarz. Może ma pan ten kwadrat. To proszę się pospieszyć, bo ktoś jeszcze może, o ile nie już, to za chwilę znaleźć ten kwadrat. Zapraszam do studia osobę, która już ma rozwiązanie. Może ktoś taki jest. Nie ma co tracić czasu. 1000 złotych. Podejdźcie bliżej do telewizorów, no tak blisko jak tylko możecie. Właśnie, jeżeli macie, to może być problem, bo możecie mieć niewielkie odbiorniki, bo niewiele jest osób, przynajmniej ja nie znam zbyt wielu osób, które mają te wielkie plazmy. No więc problemem jest tutaj ten mały też odbiornik, więc podejdźcie blisko do telewizora i tutaj poszukajcie kwadrat po kwadracie, gdzie ta twarz może być ukryta. No ja szukam, jak widzicie, razem z wami tej twarzy. Tylko że ja już bliżej podejść nie mogę, no wy możecie po prostu podejść jak najbliżej tylko możecie do telewizora.
Uważnie przyglądamy się. Staramy się nie pominąć żadnego kwadracika. 20 kwadratów i gdzieś ta twarz musi być. Nie ma innego wyjścia. No skoro takie jest polecenie, no to reżyser musiał gdzieś tę twarz ukryć. No nie ma innego wyjścia. Musicie po prostu zaufać reżyserowi. Wiem, że jest trudno, no ja to wszystko rozumiem, ale mieliśmy już łatwe dzisiaj zagadki, mieliśmy też zagadki trudne i wiem, że z trudnymi sobie poradziliście i to zagadki na spostrzegawczość. Bo wie, że nie jest to zagadka, którą się tak rozwiązuje od razu. Ale mówi, że ma jeszcze parę zagadek na dzisiaj, więc chciałby, żeby jak najszybciej sobie ktoś z tą zagadką poradził. No, ja też bym chciała. O, reżyser ma plan. Mówi, że zrobimy tak. Niech będzie dodatkowa motywacja. Super wiadomość. Reżyser podwaja nagrodę. 2000 zł. Ale jest jakiś ale. No. 2000. To jest nagroda dla tej osoby, która co? Dla tej osoby, która w ciągu 2 minut trafi do studia. No więc jest to no, motywacja bardzo, bardzo taka mobilizująca nas. Ale z drugiej strony w tym momencie czekam na osobę, która już znalazła tę twarz. Teraz jest czas na wybieranie numeru. Uwaga, czas, start. 2 minuty. Od tej chwili 2 minuty i 2000 zł. Powędrują do osoby, która poda mi numer tego kwadratu, gdzie ta ludzka twarz się znajduje. Ona tam jest, gdzieś tam reżyser ją wmontował. Tylko ja muszę usłyszeć po prostu numer tego konkretnego kwadracika. Przypomnę może szybko, póki jeszcze jest czas, co zrobić, żeby trafić do studia, no bo może ktoś właśnie ma ten kwadrat i nie wie, co zrobić. To gwiazdka 7303 z telefonów komórkowych, z telefonów stacjonarnych 704-304-303 i 1,5 tylko minuty. Bardzo niewiele czasu, ale pamiętajcie, podwojona stawka na ten czas dla osoby, której uda się tę ludzką twarz znaleźć. No i oczywiście trafi z rozwiązaniem tutaj do studia. 2000 zł, minuta i 15 sekund. Jak widzicie, bardzo szybko ten czas zatuje, bardzo szybko, ale jest ta dodatkowa motywacja. No musi być po prostu osoba, która tę ludzką twarz znalazła. Wiem, że jest to trudne. Minuta i kilka sekund. Może taka osoba jest. 2000 zł. Przed chwilą reżyser podwoił nagrodę, ale mówi, że czeka na osobę, która już ma gotową odpowiedź. Nie dla kogoś, no, kto będzie teraz szukał. Osoba, która już ma tę ludzką twarz znalezioną. Czy jest chociaż jedna taka osoba przed telewizorem? Jedna osoba mi wystarczy, 2000 zł. Wykorzystaj to. Wykorzystaj to, że jako jedyny być może znalazłeś w tej chwili tę ludzką twarz. 2000 zł. 40 sekund? Bardzo niewiele czasu. Jeżeli zdecydujesz się teraz wybrać numer, jeszcze zdążysz. Jeszcze zdążysz trafić do studia. 20 parę sekund? Naprawdę trzeba się spieszyć. Teraz trzeba wybrać numer. Komórka gwiazdka 7303, telefon stacjonarny 704-304-303 i 15 sekund. Bardzo niewiele czasu. Może ktoś ma tę ludzką twarz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga! Dwa tysiące złotych.
kto teraz sięga po tę nagrodę. Jest chociaż jedna osoba, która widzi na tym obrazku ludzką twarz. Zagadka, którą gramy bardzo rzadko. Nie ma ani jednej osoby, która zauważyła tę twarz ludzką tutaj wmontowaną? Powiem tak, no wiem, że jest aż 20 kwadratów. Reżyser mówi, że wykluczymy... O, że wykluczymy te kwadraty, w których na pewno nie ma twarzy, bo tych kwadratów rzeczywiście jest bardzo dużo. A wiadomo, że w niektórych na pewno tej twarzy nie ma, no to po co widzą tutaj mieszać? Dobra, dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. To wykluczmy któreś kwadraty. Spróbujmy. Zobaczymy. Aha, no tak, czyli mamy 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. No tak, w tamtych to na pewno, to ja podejrzewałam to, że w tamtych nie było twarzy. Tam ten jeden czy sześć, to tam na pewno twarzy nie ma. No tak podejrzewałam, że gdzieś tutaj ta twarz musi być. No to uwaga, kto widzi ludzką twarz, to teraz. To jest koniec zagadki, my już jesteśmy po czasie. 2000 zł. Na razie nie słyszę telefonu. Rozumiem, że wszyscy szukacie jeszcze tej twarzy. No jest problem z tą zagadką, no jest, no. Może się mówi, że dokłada jeszcze 500. Może wszystko chcę zrobić, żeby ta zagadka została rozwiązana, ale... Ja rozumiem, tylko że może byś jeszcze powiększył ten obrazek nam. Bo ludzie mają, wiesz, małe telewizory. Tutaj wciąż mamy raz, dwa, trzy, 12 pól mamy wciąż. No to ja wiem, że mniej, ale wciąż jest trudno znaleźć tę twarz. Może powiększ nam jeszcze ten obrazek. Reżyser mówi, że nie ma mowy, że zrobił co mógł. Oddaje 2,5 tysiąca złotych i że musi teraz usłyszeć odpowiedź. No ale co to znaczy teraz? No jeżeli ludzie nie mają znalezionej tej twarzy, no to nie usłyszysz. Co to znaczy? Musisz usłyszeć.
Aha. W ciągu 10 chwil? No to rzeczywiście. Moi drodzy, może nie teraz w tej sekundzie, ale jeżeli znalazłeś wmontowaną tutaj ludzką twarz w te kwadraciki, no to masz 10 chwil na trafienie tutaj do mnie do studia z numerem kwadracika po 2,5 tysiąca złotych. Już tylko 9? No i jeszcze zdążysz, jeszcze zdążysz trafić tutaj do studia. Nie czekaj do zera. Bardzo często w trakcie takiego odliczania właśnie zdarza się, że trafiacie do studia jeszcze zanim ten zegar dojdzie do zera. Naprawdę bardzo trudna zagadka i ja nie sądzę, gwarantuję wam, że tutaj tłumów nie ma. Nie ma żadnej walki tutaj z trafieniem do studia. Mimo, że jest bardzo dobra nagroda, bardzo duże pieniądze, ale zagadka jest tak trudna, że pewnie większość osób, które od początku były tutaj w programie, się poddały te osoby. Stwierdziły, szkoda mojego wzroku, po co ja mam tutaj wytężać wzrok, koncentrować się na każdym kwadracie, a niech ktoś inny wygra pieniądze. W porządku. Ważne dla mnie jest to, żeby chociaż jedna osoba tutaj trafiła. 7 chwil. Więc jeżeli nie poddałeś się, to próbuj. Jeszcze raz, jeszcze może zdążysz. Bardzo rzadko grana zagadka. Wiem, że nie macie patentu na tę zagadkę, no bo ta zagadka pojawia się praktycznie od święta. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł, że reżyser akurat dzisiaj nam tę zagadkę zaproponował. Ale że z drugiej strony, mówi reżyser, ma pretekst, żeby oddać naprawdę dużą nagrodę. No rzeczywiście, naprawdę duże pieniądze, 2,5 tysiąca złotych. Ale za naprawdę trudną zagadkę, tylko że 6 chwil, nie czekajcie do zera. Jeżeli teraz na przykład ktoś z was znalazł tę ludzką twarz, to już wybiera numer. Niech wykorzysta ten moment, że jest w mniejszości. Być może jesteś jedną osobą, która wypatrzyła tę wpreparowaną tutaj ludzką twarz. Czekam na numer kwadracika z ludzką twarzą, 2,5 tysiąca złotych i 5 chwil. Który kwadrat? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Który kwadrat? Gdzieś w którymś jest ludzka twarz. Tylko w którym? Powiem tak, no pewnie reżyser zbyt dobrze ukrył tę twarz. No ale też płaci bardzo duże pieniądze, ale ktoś musi ją znaleźć. 4 chwile. Kończymy zagadkę. Ostatnia szansa dla kogoś, kto chce wygrać ogromną nagrodę. Reżyser mówi, że w dzisiejszym programie tak dużej sumy pieniędzy już nie będzie. I? Szybko przypomnę numery, bo jeżeli ktoś znajdzie tę ludzką twarz, no to żeby szybko trafił do studia. Gwiazdka 7303 albo 704-304-303. Mówię szybko, czyli przed tym, jak zobaczymy na ekranie zero. Nie czekajcie do zera. I bardzo często nie czekacie właśnie w tej czwartej, piątej, trzeciej chwili słyszę dźwięk telefonu. Mam nadzieję, że tak samo będzie w przypadku tej zagadki, że ktoś jednak wypatrzy nagle tę ludzką twarz. Trzy chwile. Jeżeli wypatrzyłeś tę ludzką twarz, to naprawdę warto zadzwonić tutaj. Już zagadka jakiś czas z nami jest. Więc jeżeli jakiś czas poświęciłeś tej zagadce i nagle wypatrzyłeś tę ludzką twarz, to szybciutko, żebyś jako pierwszy był z tą odpowiedzią, z tym numerem. Który kwadrat? 3 chwile. Dwie chwile. No coraz bardziej nerwowa atmosfera się zaczyna robić. Pewnie, że tak, ale mamy bardzo mało czasu, a zagadka musi po prostu zostać rozwiązana. Dwie chwile. Kto wypatrzył?
ostatnia chwila. Jeżeli teraz nie usłyszę rozwiązania, no to chyba Rzesek po prostu będzie musiał zmienić zagadkę. No, mamy coraz mniej czasu do końca programu, a ktoś jeszcze musi wygrać te pieniądze. No po prostu ktoś musi wygrać. Dzisiaj było bardzo dobre tempo. To już szósta zagadka. No to jeżeli nie z tą zagadką, to po prostu z jakąś inną zagadką oddajmy pieniądze. Ale musimy oddać pieniądze. Ja wiem, że ta zagadka jest trudna. Ale jeżeli jest chociaż jedna osoba, która zna rozwiązanie, to naprawdę było warto, powiem tak, grać tę zagadkę. Wiem, że większość osób, te, które zostały przed telewizorem, które się nie obraziły, że zagadka jest za trudna, wiem, że te osoby mówią, że bez sensu, po co oni grają tak trudną zagadkę, ale mam nadzieję, że jedna osoba będzie za chwilę bardzo, bardzo szczęśliwa, bo wygra 2,5 tysiąca złotych. To możesz być ty, oczywiście, jeżeli znasz rozwiązanie, tylko musisz mi to udowodnić, musisz tutaj trafić i powiedzieć, w którym kwadracie jest ukryta ludzka twarz. Wiem, brzmi to dziwnie, ale jest ludzka twarz w jednym kwadracie. Którym? Ja nie wiem, którym, ale gdzieś tutaj musi być. To trudna zagadka. Reżyser mówi, że jest to ostatni dzwonek. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, to teraz musi wybrać numer, bo inaczej nie wygra. Ostatni dzwonek. Reżyser mówi, że kończymy program. Koniec programu. Czyli już nie opłaca się chyba zmieniać zagadki. Więc jeżeli ta zagadka nie zostanie, ale... Nie. W ogóle nawet nie chcę o tym myśleć. Ta zagadka musi zostać rozwiązana. 2,5 tysiąca złotych. Ostatnia zagadka w dzisiejszym programie.
Nie słyszę mikrofon. Jeszcze nie słyszę, ale... Dopóki jestem tutaj, dopóki widzicie zagadkę, jeszcze możesz wygrać pieniądze. Trzy. Dwa. Nie mogę długo, nie mogę już dłużej czekać. Ostatnie dwie chwile. I uwaga, jeden. Ostatnia chwila, słuchajcie, no nie może się po prostu tak ten program skończyć. Jaska 7303, 704, 304, 303. Gdzie jest ludzka twarz? Który kwadrat? Który numer? Nie możemy w ten sposób zakończyć programu. Ktoś musi wygrać. 2500 zł. Decydujący moment. Ja czekam tylko na jeden telefon. I halo, dzień dobry, jaka odpowiedź? Halo? Halo? Jaka dzień odpowiedź? Dobry. Dzień dobry. Numer 7. Tak, reżyser mówi, że warto było czekać, że bardzo dobrze. Jak pan to wypaczył? Gratuluję serdecznie, dziękuję za miłą zabawę i miłego dnia życzę wszystkim. Dla dermatologów kwas hialuronowy to klucz do skutecznej